Witam serdecznie moich milusińskich. Znajdujemy się właśnie na poddaszu u tego znanego youtubera, wielkiego, tajemniczego pana gościa. I właśnie dziś wchodzimy w pierwszy dzień na budowę i tutaj będziemy przez najbliższe 3 do 4 tygodni właśnie działać. I dla wszystkich tych, którzy jeszcze nie zdążyli się zorientować, co to jest za jegomość, teraz właśnie uchylę wam rąbka tajemnicy. Otóż to nie jest Łukasz Budowlaniec, to nie jest Mario Budowlaniec, tudzież to nie jest jakiś inny budowlaniec. To jest po prostu pan Krzysztof Leśniak. Dla tych, którzy nie wiedzą, kto to pan Krzysztof Leśniak, to już służę wyjaśnieniem. Jest to po prostu Krzychu z Remont for You. Tak więc taki prank trochę, wiecie, musiało być mistycznie, żebyście chcieli nas oglądać. Tak więc wbijamy tutaj do niego na poddasze. Tak wygląda jego chałupa u góry. Cały dół już ma zrobiony. Natomiast specjalnie na etapie projektu swojej chaty wymyślił, że tutaj będzie sobie robił poddasze użytkowe i właśnie nadeszła ta chwila, że jest jakieś akurat okienko, gdzie możemy się tym tematem zająć. Tak więc tak to wygląda. To są wiązary. Dla tych wszystkich, którzy myślą, że jeśli chcecie mieć poddasze użytkowe i trzeba by tutaj robić jakąś więźbę tradycyjną, to nie. To są tak zwane wiązary aktykowe bodajże. Aktykowe, jeśli się nie mylę. Tak więc no, ich konstrukcja pozwala na to, żeby po prostu tutaj wygenerować dużą przestrzeń i normalnie wydzielić z tego sobie jakieś pomieszczenia. Tak więc już lecę z wyjaśnieniem. Tu na górze będą znajdowały się dwa pokoje. Jeden pokój po tej stronie, to zostanie jakoś tak przedzielony. Będzie jeden pokój. Po drugiej stronie drugi pokój. Od razu spytacie, dlaczego tu są dwa okienka. Otóż na początku pan Krzysztof chciał tutaj po prostu przedzielić ścianką działową i zrobić trzy pokoje, ale uznał, że nie będzie robił klitek i wystarczą dwa duże i dlatego te dwa okna tutaj są. I tu, gdzie mamy nasze wyjścia na okno dachowe, będzie wygenerowana łazienka i nawet jeśli się uda, to będziemy w tej łazience kłaść płytki. Podłoga. Jest to płyta OSB 2x22 mm i powiem wam szczerze, że naprawdę nie czuję się nawet tego, że chodzimy tak naprawdę po stropie drewnianym. Tak więc dzisiejszy dzień dosyć mroźny. Zobaczcie, co się dzieje na dworze. Jest po prostu taka zawierucha i zawieja, że jest minus 10, natomiast odczuwalna jakby było z minus 30, a nas czeka niestety jeszcze praca na zewnątrz, bo z samego rana przyjechał transport z wełną mineralną i profilami, tak więc będziemy musieli po prostu wrzucić tą wełnę i przechodzimy po prostu dzisiaj do tego, żeby zadbać o to, żeby to pomieszczenie było w końcu docieplone, bo nie ukrywam, ciepło tu nie jest. Słuchajcie, pogoda nas naprawdę nie rozpieszcza, tu jest zimno, ale swoje na dzisiaj żeśmy zrobili. Dzisiaj to wiecie, taki dzień organizacyjny, pierwszy dzień, żeby się zapoznać z budową i jakby, wiecie, oswoić się z bestią ze wschodu. Tutaj wrzuciliśmy towar, tak więc od dnia jutrzejszego będziemy przystępować do tego, żeby po prostu wyłożyć te wszystkie szczyty tą wełną, ale to już w następnym odcinku. W międzyczasie jeszcze udało nam się poprzeciągać rekuperację, bo tutaj pan Krzysztof będzie miał odzysk. Tak więc mamy tutaj jedną rozprężną. Proszę bardzo, to dzisiaj żeśmy robili. I tutaj jeszcze do drugiego pokoju żeśmy wyciągnęli rekuperację. No i tutaj będzie łazienka w tym miejscu, także tutaj będzie wyciąg, więc to jeszcze żeśmy na szybko połatwili. Pan Krzysztof w międzyczasie prowadzał sobie przewody pod przyszłą instalację, aż mi się język z tego zimna plącze, i jakieś właśnie, wiecie, potrzebne okablowania. Tak więc my na dzisiaj już kończymy i ruszamy jutro z kopyta z samego rana. Tak więc jeśli jesteście ciekawi, co się będzie działo, no to zapraszam na następny dzień.
Witamy w kolejnym dniu. Tak jak powiedziałem, dziś zabieramy się za jakieś konstruktywne działania. Przychodzimy do układania wełny. Proszę bardzo, jest z nami nawet pan właściciel we własnej osobie, z krwi i kości. I dziś będziemy sobie tutaj działać z tym oto jakże niewdzięcznym materiale. Maseczki są zaopatrzone, mamy też okulary, rękawiczki, aczkolwiek wiem, że to się psu na budę zda, bo tak naprawdę pod koniec dnia ta wełna będzie dosłownie wszędzie. Tak więc tak robimy, nie, Krzychu? Tak jest. Jak myślisz, od czego zaczniemy sobie? Znaczy plan jest taki, że najpierw sobie będziemy ścianki kolankowe docieplać wełną dziesiątką. Wyjedziemy też tą dziesiątką trochę na skos. No i później już będziemy dalej sobie skosy docieplać i tą ściankę kolankową dalszą, która jakby jest bliżej nas, też będzie trzeba wycieplić. No myślę, że od razu przy konstrukcji, najpierw chyba konstrukcję zrobimy, będzie nam wygodniej i dopiero za konstrukcję włożymy wełnę. No i jest parę też takich tematów, że no ta wełna musi się trzymać, czyli od tyłu musimy to jakoś zasznurować. Tak metoda będzie prób i błędów, bo przyznam się szczerze, że takiego tematu z poddaszem użytkowym na wiązarach jeszcze nie robiłem. Pierwsze jest u mnie. Także jesteśmy pionierami. Powinienem dla wroga budować, nie? Mówisz? Znaczy wiesz, to robić, ale no... Zrobimy jak dla wroga, później wystawimy chałupę na sprzedaż. No. Jeśli jest... ktoś jest wrogiem pana Leszka, to... może kupić spokojnie. Na razie się nie zanosi. Ale generalnie jest jeszcze problem z tymi jętkami, bo one tak naprawdę fajnie myślałem, że są w płaszczyźnie jednej, ale niestety gdzieś środkiem uciekło panom monterom i jest dołek i to taki powyżej 1 cm. I też jakby jest kilka rozwiązań, nie wiemy co zrobić, czy to Atlas M System na przykład zastosować, czy po prostu przykręcić profile do, że tak powiem, boku i się obniżyć, wypoziomować to. Tak no kurczę, parę jest zapytań i dobrze, że to jest taka moja robota, bo tutaj coś będzie można wyrzeźbić, bo u klienta takiego normalnego to bym raczej takich rzeźb nie robił, tylko po prostu normalną konstrukcję. Nie? Jak to się mówi, majstry od razu M-System spisały na straty ze względu na koszta, a wiecie jak to jest, my koszta tniemy jak możemy, no. Tak więc... będzie tutaj parę patentów, coś tam pomyślimy, a wy na pewno zobaczycie, jak można ewentualne niesnastki, jakieś takie zagłostki obejść dookoła. Dobra, a teraz co? Ustawiamy sobie kamerę i bierzemy się za tą pracę. Macie szczęście, że wy sobie siedzicie wygodnie u siebie w własnych fotelach czy sofach i tylko na to patrzycie. A my będziemy pluć, krztusić się i krwawić później. Zionąć ogniem. Tak, i cebulą.
Tak więc zaczęło się i już działamy. Nawet trochę akustyka się poprawiła, bo już zobaczcie, że ta wełna w szczytach jest. I teraz tak, mamy zrobioną ściankę kolankową 10, tutaj skos leci 15, pierwsza warstwa, ale oprócz tego tu będzie jeszcze ściana kolankowa ta od strony domu i tutaj wrzucimy sobie 10 wełnę, dlatego musimy sobie teraz rozprowadzić sznurki, tam pokaż majster sznurki jak są rozprowadzone i na tych sznurkach będzie się ta nasza wełna opierać. Teraz tak, robiliśmy takerem, ale mamy mało strzywek, a dużo gwoździ. Zobaczcie ile papiaków. Tak więc teraz ja co jakieś 15 cm nabijam sobie po prostu gwóźdź. Później będziemy przeciągać sznurki i jak już sznurek będzie naciągnięty, to sobie będziemy to wszystko dobijać. Także dobry patent. Szybko robota idzie. I zaczyna być tu coraz bardziej ciepło. No niestety przez najbliższe 2-3 dni jeszcze będziemy trochę kasłać od tej wełny. No ale ktoś to zrobić musi. Tutaj i tak miała być inna wełna, ale tam akurat na składzie była taka. Starczy założyć maskę. Nie ma co biadolić, nie? Tak więc my działamy. Jutro Krzysztof jedzie do sklepu po zaopatrzenie, ale nie jedzie sam. Jeśli ktoś jest ciekawy, z kim Krzysztof jutro pojedzie do sklepu, słuchajcie, śledźcie na bieżąco kanał Krzysztofa. W opisie link do jego kanału, bo powiem wam szczerze, że na tej budowie będzie się działo. Oprócz tego, że robimy dla tajemniczego youtubera, to tak w tajemnicy powiem, że jeszcze nie jeden youtuber tu się przewinie. Moi drodzy, godzina 15.40 dochodzi na dzisiaj fajrant, zarządzam święto, ale przyznajcie, że jak na 2 dni roboty, no to już coś widać. Wzięliśmy i uporaliśmy się już troszeczkę z wełną, troszkę tutaj bałagano nam się narobiło, aczkolwiek to wszystko zostanie wykorzystane, więc tutaj się nie martwcie. Widzicie, że wyłoniła się nam już konstrukcja skosu. Tutaj majster z Krzyśkiem dokręcili profile. Ja w międzyczasie tutaj dyszkę wrzucałem. Tutaj dalej będzie 15 do góry, ale to wszystko w swoim czasie. Jutro plan mamy następujący, że od rana wpadamy i robimy to samo na tej ściance. Później Krzysztof jedzie w misję. Tajemniczą misję.
będziecie chcieli i bardzo go ładnie poprosicie, to wam powie, w jaką on misję jutro jedzie, nie? A my zostaniemy z majstrem tutaj sami na robocie i będziemy kończyć tą ściankę i później będziemy wiązać górę. Tak więc powoli zamykamy dookoła to wszystko i dobra wiadomość. Pamiętacie, jak zastanawialiśmy się nad opuszczeniem sufitów? Krzysztof na początku powiedział w swoim filmie, że będzie walił bezpośrednio płyty pod jętki. No niestety jętki są dosyć krzywe, tak więc tutaj wynikła pewna dyskusja, jak to zrobimy, ale okaże się, że prawdopodobnie podwiesimy je na M-systemie. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Więc tyle na dzisiaj. Jesteś zadowolony ze swoich pracowników? Powiedz. Współpracowników? Nie, no spoko, spoko. Współpachołków? Nie, no takich słów bym nie używał. Ale nienawidzi. Nienawidzi. Generalnie no to chyba M-system będzie najlepszym rozwiązaniem, bo dużo też osób komentowało, żeby zostawić jętki, ale przerabiałem już takie tematy wielokrotnie i... Ale tu nieładne płytki by zostały, trzeba byłoby to maskować. No, ale wiesz, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że nieważne jak się to obrobi, to zawsze drewno zapracuje i lubi sobie gdzieś tam przy tych narożnikach popękać. I no, przerabiałem, mówię, to już kilka razy robiliśmy takie roboty, że zostawialiśmy sufity z odsłoniętymi belkami i za każdym razem po roku wracaliśmy i jakieś poprawki były i to jest takie... To jest walka, jak to się mówi, z wiatrakami, tak? Walka z cieniem. Ostry cień mgły. Z ostrym cieniem mgły. To jest walka. No, tak więc słuchajcie, no, remont idzie powoli. Zobaczymy, ile nam zejdzie na tej robocie. Jak musisz? Obstawiam, że 4 tygodnie, aczkolwiek fajnie by było, abyśmy się w 3 zmieścili do końca lutego, ale... Z kiblem? Co? Z kiblem? Z łazienką. I z płytkami? No. W niedzielę pracujemy? Nie, jak będzie trzeba. Ale są 200? Nie, no wiesz, jak coś zostanie, na przykład, wiesz, jakieś tam malowanie, coś, to już sobie tam po robocie ogarnę, ale... No zobaczymy, żonie no. Dasz na cztery... Córce. Albo córce. Niech się uczy. Cztery tygodnie myślę, że no fajnie było, jakbyśmy się oporali, aczkolwiek... nie wiem. Zobaczymy, jak wyjdzie. Nie ma co gdybać. Tak czy siak, my damy z siebie 110%. No. Dobra, mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Bo będziemy tutaj wrzucać jeszcze nie jeden materiał z tego poddasza. My chcemy jak najszybciej wyjść już temat wełny zamknąć, żeby już to nie gryzło, nie kuło. No i tyle, no. Jeśli się materiał podobał, zapraszamy na kolejne filmy. Wbijajcie również do Krzyśka, on też będzie tutaj ten swój content prowadził odnośnie poddasza, więc jeśli jakieś ciekawostki się pojawią, to na pewno on ich o nich opowie. No, a my będziemy pajacować, nie? Także... Nara, ludzie. Adios.